Dzień dobry Państwu, witam w tle wydarzeń. Dzisiaj moim gościem jest Katarzyna Łuczak, wicedyrektor Domu Pomocy Społecznej Zielony Taras w Koszalinie. Dzień dobry Pani Dyrektor. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu, witam wszystkich serdecznie. W tym roku kontynuowana jest teleopieka dla seniorów, dla starszych mieszkańców naszego miasta. Proszę przypomnieć, co to w ogóle jest za program, jak on działa. Teleopieka domowa, mamy już przyjemność drugi raz, można powiedzieć drugi rok, dedykować naszym mieszkańcom, ponieważ mieliśmy ją w 2017 roku i teraz program również zaczęliśmy w 2018 roku. Polega ona na tym, że osoba, która do nas się zgłosi, która podpisze umowę, dostanie od nas bezpłatnie, otrzyma opaskę lub wisiorek, w zależności co sobie wybierze, oraz telefon komórkowy, przepraszam, który będzie z ładowarką i z taką podporą można będzie postawić sobie u siebie w domu, tak? To wszystko służy po to temu, że taka osoba, która otrzyma taką opaskę i jest to opaska z przyciskiem SOS, może w każdym momencie przycisnąć ten przycisk. Służy on takiemu celowi, aby kontaktować się z firmą, która monitoruje to wszystko, tak? Czyli monitoruje przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, czyli codziennie. Przyjmuje zgłoszenia. Jakie mogą być zgłoszenia do jakiego typu mogą być to zgłoszenia? Mogą być to takiego typu, że osoba źle się poczuje i firma, która obsługuje nam ten monitoring, na przykład skontaktuje się albo z rodziną, skontaktuje się z lekarzem pogotowia ratunkowego, skontaktuje się z lekarzem pomocy doraźnej, udzieli jakiegoś wsparcia takiej osobie. Może się zdarzyć tak, że osoba na przykład będzie splątana, na przykład, która będzie miała cukrzycę i też będzie na przykład takiego wsparcia potrzebowała, tak? Ta teleopieka domowa jest dedykowana dla seniorów miasta Koszalina, a szczegółowo mówiąc dla seniorów 75+. Natomiast w wyjątkowych przypadkach możemy również przyznawać tą opiekę dla seniorów 60+. Jeżeli będzie taka potrzeba, jeżeli osoba będzie niesamodzielna, jeżeli będzie sama mieszkała w domu, to wówczas na jej wniosek Dom Pomocy Społecznej w Koszalinie rozpatrzy taki wniosek i wówczas taka osoba może się również ubiegać i może mieć taką usługę przyznaną. Tak? Ten program jest kontynuowany. Pierwszy rok tak. Był zeszły rok, 2017. Czy już były jakieś przypadki, że rzeczywiście te osoby no, zostały uratowane dzięki temu programowi? Czy ten SOS był używany, ten przycisk? Były różne zgłoszenia, ponieważ tak jak już mówiłam wcześniej, przez cały 2017 mieliśmy ten program realizowany i było 22 podopiecznych, ale w 2016 mieliśmy pilotaż 3-miesięczny również, tak? Więc różne tego typu były zgłoszenia. Były zgłoszenia na przykład, kiedy pani przewróciła się i połamała się i wówczas do nas monitorowała, czyli do centrum monitoringu, że jest obolała, że boli ją wszystko, a przewróciła się już prawie dobę wcześniej. Więc tutaj w nocy firma, osoby, które obsługiwały monitoring, zgłosiły to rodzinie, synowi. I syn oczywiście zaalarmował, wezwał pogotowie i została udzielona pomoc. Okazało się, że pani się połamała i dobę leżała. Też nie miała takiej świadomości, że to złamanie nastąpiło. Więc jak najbardziej widzimy, że jest taka potrzeba tej usługi domowej teleopieki. A tak jak mówię, też zdarzają się takie przypadki, że również na przykład ten sygnał jest przypadkowo włączony. Ale na przykład, o czym warto podkreślić tutaj, że nie tylko ten sygnał SOS jest wywoływany po to, żeby udzielić jakiejś pomocy, ale również, żeby udzielić wsparcia takiego psychicznego.
I podopieczni, którzy korzystają z tej usługi, mogą również albo zadzwonić z tego telefonu, który mają dostępny, który mają użyczony bezpłatnie, tak, do firmy monitorującej i tam jest osoba, która z nimi chętnie porozmawia. Takie osoby również korzystają, ponieważ często okazuje się, że nie mają rodzin albo te rodziny są bardzo daleko, mieszkają sami, nikt do nich nie przychodzi, więc co kilka dni jak zadzwonią do kogoś i porozmawiają z kimś, to nie jest na pewno to samo, co obejrzenie telewizji tylko, tak? Tak. Czy do tego programu musi się zgłosić bezpośrednio osoba senior, czy to może również zgłosić rodzina najbliższa? Jak najbardziej. Może zgłosić się senior, zgłoszenie nam przynieść rodzina, tylko musi to być zgłoszenie wypełnione przez seniora. Takie zgłoszenie jest dostępne na naszej stronie internetowej BIP. Również można wejść i wszystkie dane przeczytać, czyli gdzie trzeba takie zgłoszenie pobrać, bo można go pobrać osobiście w Domu Pomocy Społecznej w Koszalinie. Może go pobrać rodzina, może go pobrać senior zainteresowany i wypełnić na miejscu, tak, lub rodzina wziąć, czy ktoś znajomy w domu senior wypełni i ta osoba może wziąć i przynieść do nas, do Domu Pomocy Społecznej. Natomiast jeżeli zdarzyłoby się tak, że senior będzie sam mieszkał, nie będzie miał najbliższej rodziny, nie będzie miał znajomych, to również my, jako Dom Pomocy Społecznej, możemy wysłać pracownika, który podjedzie z kartą taką zgłoszeniową, z takim wnioskiem i na miejscu u seniora również wypełni i wtedy takie zgłoszenie my przyjmujemy, tak? Przekazujemy to zgłoszenie w firmie, z którą mamy podpisaną umowę na ten rok, czyli z firmą Infomedic, która realizuje nam tą usługę. I firma wówczas się kontaktuje z tą osobą, przyjeżdża do tej osoby, są podpisywane takie indywidualne umowy, tak, na realizację tej usługi i na to, że sprzęt, który jest przekazywany, jest przekazany nieodpłatnie i oczywiście są tam też zapisane numery, gdzie senior może dzwonić i w jakich przypadkach lub używać tego przycisku SOS. Czyli reasumując, tak, na stronie BIP DPS Koszalin jest dostępny formularz taki zgłoszeniowy, wniosek, który można sobie pobrać, wydrukować i go wypełnić lub u nas w siedzibie w Koszalinie na ulicy Leonida Teligi 4. O teleopiece już wiemy niemal wszystko, ale chciałem jeszcze zapytać właśnie o Dom Pomocy Społecznej, o którym pani wspomniała. To jest jeszcze w miarę nowa siedziba, placówka w Koszalinie. Jak wygląda wasza codzienność tam przy ulicy Teligi? Ilu macie obecnie tam mieszkańców, podopiecznych, objętych taką całodniową opieką? Dom Pomocy Społecznej w Koszalinie jest placówką całodobowego pobytu. Jest to placówka, która jest przeznaczona dla osób w wieku podeszłym oraz dla osób somatycznie przewlekłych chorych. Miejsc mamy 88, w tym są to dwa miejsca czasowego pobytu. Co to znaczy? To znaczy, że dwa razy do roku mieszkaniec Koszalina może z takiego czasowego miesięcznego pobytu skorzystać, nawet w takich przypadkach, gdzie rodzina wyjeżdża i nie ma kto tą osobą się zaopiekować. Takie wnioski, podanie trzeba zgłosić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i można dwa razy do roku z takiego pobytu czasowego skorzystać. Powiem, że w naszej krótkiej działalności na początku 2015-16 te miejsca czasowego pobytu mniej cieszyły się popularnością, ale widzę, że już dociera ta informacja do naszych mieszkańców Koszalina i coraz więcej z tych pobytów również korzystają nasi mieszkańcy, ponieważ obłożenie cały czas jest. Na dzień dzisiejszy mamy mieszkańców 86, ale wynika to z tego, że po prostu od czasu do czasu jest tak, że ktoś odchodzi z naszego domu już na zawsze.
miejsce się wówczas zwalnia i z listy oczekujących jest przyjęta kolejna osoba. Ta lista jest bardzo długa, bo 30 osób, więc myślę, że to bardzo długo i dużo osób czeka na pobyt w naszym domu. Poza tym, że jest możliwość dostania do domu i wiadomo, że jest kolejka, to też pracownicy DPS-u mogą odwiedzać mieszkańców, seniorów również bezpośrednio w ich mieszkaniach, tam pomagać też. Prowadzimy dział usług opiekuńczych. Są to usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. To znaczy, że reasumując, że usługi opiekuńcze są to usługi gospodarcze, pielęgnacyjne i inne, które są świadczone dla naszych mieszkańców. Tych mieszkańców w usługach opiekuńczych mamy bardzo dużo, bo na dzień dzisiejszy ponad 300 osób, 326 z tego co pamiętam. I ta liczba cały czas wzrasta, ponieważ w 2015 było to około 280 osób, więc ta lista i ta liczba tych osób cały czas nam rośnie. Są też osoby w usługach opiekuńczych, które tak naprawdę też są osobami zupełnie leżącymi, zależnymi od osób drugich, tak, które nie wychodzą z domu, więc w tych przypadkach jest jakby cała usługi opiekuńcze są świadczone w całości, czyli te usługi pielęgnacyjne, te usługi gospodarcze i inne takie, czyli jak kontakt z służbą zdrowia na przykład, tak, zamawianie lekarza rodzinnego, czy wykonywanie na przykład opłat za mieszkanie, tak. Dlatego tych usług jest coraz więcej, no bo niestety nasze społeczeństwo się starzeje, widzimy, wiemy o tym dobrze i w Koszalinie ta liczba seniorów jest również duża, a należy zaznaczyć, że seniorzy, nawet którzy przybywają do nas, do domu pomocy społecznej, z reguły mają 2-3 jednostki chorobowe. Dla ciekawości też powiem, że wśród naszych seniorów w domu pomocy społecznej, a mamy ich 88 osób, mamy 65 osób na wózkach. 49 z tego osób są to osoby, które mają orzeczenie o niepełnosprawności. Czyli to też świadczy o tym, że są to osoby niesamodzielne, tak? Osoby, które wymagają naszego wsparcia, naszej pomocy. Wniosek, podanie o usługi opiekuńcze można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koszalinie. Natomiast jeżeli jest taka sytuacja, że ktoś widzi z mieszkańców, że dana osoba potrzebuje takiej pomocy, a nie ma nikogo, jest to sąsiad, czy ktoś dalszy widzi, to jak najbardziej, czy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, czy do Domu Pomocy Społecznej, można zadzwonić i powiedzieć, że taka osoba jest i my też zgłosimy do MOPR-u po to, żeby pracownik socjalny wszedł, zainteresował się, zobaczył, zbadał sytuację, czy tam jest potrzeba takich usług opiekuńczych po prostu wdrożyć. Jak Państwo słyszą, seniorów jest w Koszalinie coraz więcej, coraz nowe zadania są prowadzone przez Dom Pomocy Społecznej w Koszalinie i jak słyszymy i widzimy, Dom Pomocy Społecznej wykonuje je bardzo dobrze. Ja dziękuję. Moim gościem dzisiaj była pani Katarzyna Łuczak, wicedyrektor Domu Pomocy Społecznej Zielony Taras w Koszalinie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.